Posiedzenie Rady na podstawie listy obecności stwierdzam, że posiedzenie Rady jest prawomocne w obecności radnych w liczbie stanowiącej kworum do podejmowania uchwał. Otwieram 30. sesję Rady 96. Bronowice. Witam serdecznie przybyłych gości na dzisiejszą sesję, a w szczególności pana Andrzeja Dudę, posła Rzeczypospolitej Polskiej wraz z osobami towarzyszącymi. Witam serdecznie komendanta komisariatu 4 w Krakowie pana Piotra Morajko i kierownika rewirów dzielnicowych pana Pawła Krawca. Witam również serdecznie przedstawicieli Fundacji Stańczyka i tam chyba nie wiem mieszkańców, którzy przybyli na dzisiejszą sesję. Przedstawiam projekt porządku obrad. Punkt pierwszy. Ustalenie porządku obrad. Punkt drugi. Przyjęcie protokołu sesji 29. Punkt trzeci. Wniosek w sprawie zmiany stałej organizacji ruchu na ulicy na Błonie, druk nr 258. Punkt czwarty. Przyjęcie wstępnej listy zadań powierzonych na rok 2014 w zakresie prac remontowych gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli. Druk nr 259. Punkt 5. Ustalenie listy zadań priorytetowych na rok 2014. Druk nr 260. Punkt 6. Przyjęcie listy zadań powierzonych na rok 2014 w zakresie budowy, modernizacji, prac remontowych osiedlowej szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej. Druk nr 261. Punkt 7. Upoważnienie Zarządu Dzielnicy 6 do wydawania opinii oraz występowania z wnioskami, druk nr 262 i punkt 8 oświadczenia i komunikacje. Szanowni Państwo, do chwili obecnej wpłynęły do mnie 3 wnioski o wprowadzenie uchwał do porządku obrad dzisiejszej sesji z odstąpieniem od wymaganego 10-dniowego terminu złożenia projektu uchwał na ręce Przewodniczącego Rady Dzielnicy. Czy są jeszcze jakieś inne propozycje? Nie widzę. Ponieważ nie ma innych zgłoszeń, przystępujemy do głosowania wniosków. Pierwszy wniosek o wprowadzenie pod obrady projektu uchwały w sprawie zmiany na liście zadań powierzonych na rok 2013 w zakresie prac remontowych gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli, druk nr 263. Przystępujemy do głosowania. Kto z pani i panów radnych jest za przyjęciem wniosku, zechce podnieść rękę do góry. A pan prokuratorowiec przeliczy głosy. Piętnaście. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Trzy osoby. Kto się wstrzymał? Wszystko się wstrzymało. Dobrze. Stwierdzam, że wniosek został przyjęty. Uchwała, która dotyczyła tego wniosku, będzie rozpatrywana w punkcie 8 porządku obrad. I to przypominam, druk nr 263. Kolejny wniosek jest o wprowadzenie pod obrady projektu uchwały w sprawie kupna przez gminę miejską Kraków działki nr 437 łamane przez 24 obręb Krowodża położonej przy ulicy Bankiego w Krakowie, druk nr 264. Przystąpimy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem tego wniosku, zechce podnieść rękę do góry. I proszę trzymać tak troszkę dłużej. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę, kto się wstrzymał. Trzy osoby. Nie. Stwierdzam, że wniosek został przyjęty. Punkt, uchwała, która dotyczyła tego wniosku, będzie rozpatrywana w punkcie 9. Kolejny wniosek o wprowadzenie pod obrady projektu uchwały w sprawie zmiany na zadań priorytetowych na rok 2013, druk nr 265. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem wniosku, zechce podnieść rękę do góry, a pan Łukasz przeliczy głosy.
Dziękuję. 14, tak? Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? 5. Stwierdzam, że wniosek został przyjęty. Uchwała, która dotyczyła tego wniosku, będzie rozpatrywana w punkcie 10 porządku obrad. Punktem 11 porządku obrad będą oświadczenia i komunikaty. Czy są jeszcze inne propozycje zmian do porządku obrad? Ponieważ nie widzę więcej wniosków do porządku obrad, stwierdzam, że po uwzględnieniu poprawek porządek obrad został ustalony. Przechodzimy w takim razie do punktu drugiego porządku obrad. To jest przyjęcie protokołu sesji 29 Rady Dzielnicy 6. Czy ktoś z Państwa składa pisemne sprostowanie do protokołu? Nie widzę, ponieważ nie wpłynęły do mnie również żadne pisemne żądania sprostowania protokołu. Stwierdzam, że protokół został przyjęty. Szanowni Państwo, ponieważ tak następnie mówiłem i wnikałem naszego gościa, pana Andrzeja Dudę, który chciał podzielić się z nami, że tak powiem, informacjami chyba dotyczącymi Mynówki Królewskiej. Tak z rozmowy telefonicznej zrozumiałem. Także, żeby pana posła ewentualnie nie trzymać za długo, ale zapraszamy i proponujemy pozostanie do końca, choć wiem, że z reguły grafiki zawsze są mocno napięte. Także teraz bardzo proszę, udzielam panu głosu. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Bardzo dziękuję państwu także za możliwość obecności tutaj spotkania z Radą Dzielnicy, z Zarządem Dzielnicy. Wdzięczny jestem za to, bo jest to taki element mojego działania, który staram się powoli, ale w miarę systematycznie prowadzić, to znaczy przedstawianie się osobiście radom poszczególnych dzielnic. Uważam, że to jest obowiązek krakowskiego posła, żeby spotykać się z radami, żeby rady wiedziały, że poseł jest. I że w sprawach krakowskich ten poseł służy także swoją pomocą, swoją osobą, bo wiadomo, no, że są takie inicjatywy, które zawsze są godne wsparcia, niezależnie od wszelkich uwarunkowań politycznych. Natomiast zasadniczym takim tematem, który rzeczywiście mnie tutaj do państwa sprowadza, takim merytorycznym, pomijając tą niezwykle miłą dla mnie, niezwykle miły dla mnie aspekt możliwości, no, poznania się z państwem, jest faktycznie Park Młynówki, bo to jest temat, który jakby kontynuuje od dzielnicy Piątek, bo tam miałem pierwsze spotkanie w tej sprawie kilka miesięcy temu. Ja wspieram tą inicjatywę. Park Młynówki w sensie, no, powiedzmy, tym, no może nie tyle planistycznym, co faktycznym, przebiega także przez państwa dzielnice i kwestia zachowania tych terenów zielonych, dalszego ich zagospodarowania, a przede wszystkim no właśnie tego, żeby one były i żeby rzeczywiście służyły mieszkańcom, żeby nie zostały w perspektywie zabudowane, zniszczone, bo wiadomo, że państwo jesteście tą specyficzną dzielnicą także obok Piątki, gdzie ta presja inwestycyjna, deweloperska z uwagi na no niezwykłą atrakcyjność tych terenów jest ogromna. Chodzi o to, że są od bardzo dawna, od zawsze, kiedy tutaj znalazłem się w krakowskiej polityce, mówię, że Kraków jest mało zielonym miastem i ta zieleń jest nam potrzebna. Jeżeli spojrzymy na inne miasta europejskie, to jednak tej zieleni jest znacznie więcej, dlatego staram się w miarę swoich możliwości tych terenów zielonych bronić, czy to na Zakrzówku, tak jak kiedyś tam trwała walka o to, żeby pewne obszary, chociaż dzisiaj nie ma pieniędzy na to, żeby je zainwestować w sensie zielonym właśnie tak, żeby one już były dzisiaj dostępne dla mieszkańców w tym pełnym tego słowa rekreacyjnym znaczeniu, ale jeżeli zostaną zabudowane blokami czy domami, to już nigdy nie wrócą do swojej, do tej roli, która jeszcze póki co jest możliwa i stąd też moja dzisiejsza obecność u państwa, bo chciałem usłyszeć państwa głosy także na temat tego, jak państwo widzicie tą możliwość rozwoju Parku Młynówki, budowy tutaj pewnej całości w związku z tym, która stanowiłaby ten teren
o charakterze takim rekreacyjnym także na przyszłość. No i problemów, jakie są z tym związane, bo wiemy, że sam Park Młynówki napotyka na problemy, to jest kwestia tej jednostki wojskowej na Wrocławiu, chociaż to nie jest państwa dzielnica, ale to jest jak gdyby ten temat wyjściowy, gdzie w tej chwili trwa spór, co ma się z tymi terenami stać, czy one rzeczywiście mają zostać udostępnione mieszkańcom jako tereny zielone, czy też Agencja Mienia Wojskowego po prostu je sprzeda, no a jeżeli je sprzeda, no to wiadomo, co się z nimi stanie, wiadomo, że one zostaną zainwestowane, no właśnie pod budownictwo mieszkaniowe i tutaj jest duży opór, jest pewien konflikt interesów, także to nie ma się co tutaj czarować, związany z tym, że no, są osoby, które łączą stanowiska w Radzie i w Agencji. I dlatego z Państwem rozmawiam, bo uważam, że to jest problem, o który musimy walczyć i który, mam nadzieję, jest także w interesie Państwa jako tych, którzy tutaj bezpośrednio najbliżej reprezentują mieszkańców i najlepiej też znają ich rzeczywiste potrzeby i także w najpełniejszym stopniu powinni postrzegać kwestie przyszłości swojej dzielnicy i tego obszaru. Także to jest ta sprawa, która, powtarzam, poza generalnym moim zamiarem spotkania się z poszczególnymi dzielnicami, tych spotkań już odbyłem kilka, ale zawsze był przy okazji jakiś wątek tematyczny, który akurat w danym momencie był dla mnie interesujący. Dzisiaj ten element właśnie jako ten wątek merytoryczny sprowadza mnie do Państwa. I byłbym wdzięczny Państwu za możliwość usłyszenia kilku opinii. Rzeczywiście jest tak, że pewnie nie będę mógł zostać na posiedzeniu do końca, bo wiem, że Państwo macie wiele tematów i te obrady często trwają bardzo długo, że Rada ma po prostu dużo pracy. Ja mam niestety swoje obowiązki, muszę za chwilę pędzić do Warszawy, no bo tak to wygląda nasze życie poselskie, że jesteśmy trochę rozerwani, ale bardzo dziękuję za tą możliwość bycia z Państwem, spędzenia tej chociaż godziny tutaj razem i usłyszenia, jakie jest Państwa stanowisko w tej sprawie. Przy czym jeszcze raz chciałbym powiedzieć, że naprawdę jestem do Państwa dyspozycji jako poseł we wszystkich sprawach. Oferuję Państwu to wsparcie. Gdybyście Państwo jako dzielnica, jako rada, jako tutaj najbliższa mieszkańcom władza lokalna mieli problemy, to oferuję swoje wsparcie i jestem do Państwa dyspozycji. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Trzymamy Pana posła za słowo i jeśli tylko będzie taka potrzeba, na pewno wykorzystamy posła, bo jeśli jest szczytny cel albo sprawy, o które zapominają się mieszkańcy, a trudno jest czasami rozwiązać własnymi siłami, to no, nie ważne jest i nie należy patrzeć też w ewentualnej, jak to się mówi, z perspektywy polityki, bo to są ważniejsze rzeczy, jeśli chodzi o mieszkańców. Natomiast rozumiem, że teraz byłby, że tak powiem, krótka dyskusja. Tak, otwieram tą dyskusję. Pierwszy zgłosił się Pan Jerzy Kopacz. Bardzo się cieszę z oświadczenia Pana posła o poparciu dla Młynówki Królewskiej. W związku z tym mam taką prośbę i też prosiłbym o poparcie w tej sprawie. A mianowicie od kilkudziesięciu lat na trasie Młynówki Królewskiej jest taka biała plama, nazwę to, która się nazywa Tereny po byłym pomniku marszałka Iwana Koniewa. Rada Dzielnicy od przeszło 3 lat walczy o zagospodarowanie tego terenu. Niestety spotykamy się z dużym oporem ze strony Rady Miasta. Już rozmawiałem z kilkoma radnymi i z posłami, jak na razie bez efektu. Nie mogąc się doczytać inicjatywy ze strony Rady Miasta, Rada Dzielnicy zwróciła się do rektora Uniwersytetu Rolniczego, czy by studenci z międzywydziałowego studium kształtowania krajobrazu w ramach praktyk studenckich nie opracowali szeregu koncepcji. To się stało faktem. Miałem telefon w ubiegłym tygodniu. Studenci opracowali 3 koncepcje i chcą zorganizować wystawę, prezentację tych koncepcji w Radzie Miasta. Prawdopodobnie trzeba będzie którąś z tych koncepcji wybrać, no i w oparciu o nią przygotować projekt. No. Bez pomocy Rady Miasta, Urzędu Miasta, dzielnica sobie z tym nie poradzi i w tej kwestii prosiłbym o jakieś poparcie. To znaczy, ja tu może opowiem, że tu nie będzie problemu, znaczy studenci Uniwersytetu Rolniczego też w ramach prac dyplomowych projektowali Park Aleksandry, z tego co wiem, też była wystawa i tutaj nie będzie problemu. Natomiast jest inny problem, taki trochę
natury prawnej i finansowej. To znaczy się, nie mamy jak, jako dzielnica, nawet ze swoich środków, czy w zasadzie Rada Miasta na Międzyki, choćby uhonorować i zapłacić za podkłady, za mapy uniwersytetowi, że tak powiem, rolniczemu. Czy studentom. No i teraz ewentualnie takie pytanie, czy ewentualnie, nie wiem, tutaj w jaki sposób by Pan poseł nie pomógł, żeby z jakichś środków, nie wiem, może sponsorskich czy zewnętrznych, jakby no, uhonorować ten uniwersytet. Tak? No same podkłady koło 10, nie, koło 1000 zł. Tak, 1000 zł. Studenci z własnej kieszeni to zapłacili. Także bardzo proszę. Uczelnia tego nie finansowała, tak? Nie może, bo nie ma podstaw prawnych, tak? Nie ma jak tych pieniędzy przekazać formalnie. No, taki mamy mały kłopot. Z tym, że wiadomo, odbędzie się wystawa, pewnie jeżeli wybierzemy jakąś koncepcję, to przekażemy ją dalej do procedowania i być może ta, która zwycięży, znajdzie swój finał w sensie wykonania już, czy projektu i realizacji, bo w takim kierunku, że tak powiem, szliśmy. Bardzo proszę, kto z Państwa chciałby jeszcze zabrać głos? Bardzo proszę, Marcin Wierzak. Ja chciałem bardzo podziękować Panu za reprezentowanie tych interesów społecznych, zaspokajania podstawowych potrzeb wypoczynku i walkę o zieleń. Jak rozumiem z Pana wypowiedzi, jest Pan zaangażowany w problemy przekształceń nieruchomości pomysłowych na terenie dzielnicy 5, ale być może nie słyszał Pan o podobnym problemie, który mamy w dzielnicy 6, właśnie chciałbym mniejszym zreferować. Mianowicie przy ulicy Rydla, to jest na granicy praktycznie dwóch dzielnic, również znajduje się była jednostka wojskowa. To jest sprawa nawet trochę bardziej zaawansowana, można powiedzieć, niż Głobzowie, bowiem ten teren jest otwarty wojskowy, nie ma tam żołnierzy. Te magazyny tam, tak? Jest tam trochę faktycznie magazyny, ale przede wszystkim jest tam 18-miesięczny fort austriacki, a jak wiadomo, kraj, który jest wyczulony na temat zabytków. To jest całkiem okazały zabytek, fort podobny do tego przy Kleparzu. Także architektonicznie dosyć atrakcyjny, mieszczący się na 10 hektarach zieleni, ale trochę zabudowanej zieleni, bo znajdziemy tam trochę magazynów budowanych w okresie tak powojennym, ale również jakieś rampy kolejowe. No, niemniej jednak wydaje się, że kwestia rozstrzygnięcie kwestii gospodarowania tego terenu jest bliżej aniżeli tych terenów w Łobzowie. W tej racji, że wojska już nie ma, że muzetki już zostały złożone o ustalenie warunków zabudowy na budowę bloków wielorodzinnych. One nie zostały umorzone koniec końców, natomiast dyskusja trwa i tutaj wydaje się, że to rozstrzygnięcie jest blisko. Sprawa bardzo oczywiście łączy społeczność bronowicką, umowa o 10 hektarach, jednak w oddaleniu od Mamówki, więc w tamtym terenie nie ma zieleni, bo do Mamówki stamtąd jest kawałek i jest to w zasadzie jedyne miejsce, gdzie ta zieleń mogłaby być. Ona w tym momencie jest. Muzycznie od ptaszków, które ćwierkają, a nie wiadomo, co będzie z tym dalej. No więc to jest oczywiście sprawa tak faktycznie wymagająca lobbyingu w Warszawie. Także może Pan ten faktycznie być bardzo pomocną osobą, a wnieść działania, bo chciałbym Pana też zainteresować tym problemem. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa? Ja Panu Posłowi też chciałem podziękować za obecność na dzisiejszym spotkaniu, za zainteresowanie tematem Jednostki Królewskiej i też planuję zaprosić do włączenia się we wszelkie inicjatywy związane z tą właśnie z tym parkiem i jednocześnie też takie zainteresowanie tym, w jaki sposób przebiegają wszelkie inwestycje na terenie tegoż właśnie parku. Dziękuję. Ktoś jeszcze z Państwa? Panie pośle, oddaję głos, chociaż jeszcze powiem o jednej rzeczy, to znaczy się, jeśli chodzi o dzielnicę 6, Bronowice, to jesteśmy w tej szczęśliwej sytuacji, że jakby w odpowiednim czasie, w poprzedniej kadencji rozpoczęliśmy procedurę mającą na celu uchwalenie planu zagospodarowania przestrzennego dla tego szlaku spacerowego nazywanego Parkiem Mynówka Królewska. Według starych planów jeszcze sprzed 2003 roku.
i tak się szczęśliwie złożyło, że dopilnowaliśmy przy współpracy z mieszkańcami, że tak powiem, to, aby nie urodziły się żadne pozwolenia na budowę w tym okresie, kiedy plany nie zostały uchwalone. Mamy to szczęście, że udało się, czyli był wyścig z czasem, a taka presja dotyczyła właśnie dwóch miejsc i jedno miejsce to jest przy ulicy Altanowej, czyli można powiedzieć w stronę zachodnią od ulicy Piastowskiej, czyli do ulicy Młodej Polski, i druga między ulicą Przybyszewskiego a ulicą Wesele, gdzie tam miały powstać cztery budynki w zabudowie szeregowej, dosłownie dochodzące do ścieżki asfaltowej. Czyli można powiedzieć, już nie mówię, że zamknięty by został widok na kościół świętego Wojciecha, powiedzmy ta przestrzeń zostałaby zawężona do przysłowiowego chodnika jakby w centrum miasta. I tutaj możemy mieć jakąś taką satysfakcję wspólną, że zdążyliśmy i jakby w tym momencie już ta przestrzeń jest w naszej dzielnicy chroniona. Natomiast są te kolejne sprawy. Ja dołożę jeszcze do tej wypowiedzi pana Marcina Dzierżaka tereny, jeśli chodzi będące własnością, należące do spółdzielni niewidomych SANEL, gdzie spółdzielnia szuka kontrahenta, że tak powiem, do zabudowania tych terenów, czyli do sprzedaży tych terenów. No, rozumiem też potrzebę rozwinięcia się jakby produkcji i spółdzielni samej. Natomiast jest to przestrzeń o powierzchni ponad hektara. W latach 60. został tam zaprojektowany w sumie przez spółdzielni SANEL, prawda? I wybudowany taki mini park z alejkami, z posadzonymi drzewami. I on graniczy z Mlynówką Królewską. I on jest, stanowi jakby taką naturalną otulinę też tego parku Mlynówka Królewska. My będziemy dzisiaj, mam nadzieję, że podejmie Rada uchwałę o kupnie przez gminę Kraków tych terenów, powiedzmy, mam taką nadzieję. I to będzie drugi krok jakby w procedowaniu tego tematu. I chcielibyśmy tą przestrzeń otworzyć dla mieszkańców. I teraz być może nadejdzie taki czas, że będziemy szukać wsparcia też jakby tutaj w mieście, wspólnego, że tak powiem, bloku, który by pozwolił na to, żeby może faktycznie miasto wykupiło mimo tego gdzieś tam jeszcze kryzysu finansowego, powiedzmy, czy trudności miasta, jeśli chodzi o finanse. Tak tytułem jakby rozwinięcia się tematu. Bardzo proszę. Ja panie przewodniczący zapytam tylko, jakie są szanse na to, że ten teren spółdzielni zostanie rzeczywiście wykupiony przez miasto, czyli że ta państwa uchwała odniesie pozytywny skutek? Znaczy się powiem tak, że odbyło się takie spotkanie z panią wiceprezydent Koterbą i z panią dyrektor Wydziału Skarbu. Rozmawialiśmy na ten temat. Jeśli nie będzie przeszkód formalno-prawnych, ja nie chcę dzisiaj mówić na ten temat, bo te rzeczy są teraz w tej chwili sprawdzane, ale też nie ukrywam, że jest jakby wyścig z czasem, prawda? Że dając sygnał spółdzielni, może też jakby trochę wyhamują wstępem ewentualnie rozglądania się czy szukania kontrahentów, że jest decyzja dzielnicy, my będziemy rozmawiać później z prezydentem, z radnymi i tutaj może uda się przekonać większość do tej inicjatywy takiej w sumie społecznej, bo to mieszkańcy o to bardzo mocno zabiegają. Zebrane zostało kilkaset podpisów tutaj w tej sprawie, więc myślę, że to jest też jakaś siła przemawiania do władz miasta. Ja może dodam jeszcze tylko jedno słowo do tego, co mówiłem wcześniej, tego, o czym pan nawiązał, te tereny powojskowe. Przyznam się państwu, że generalnie pracuję w sensie, powiedzmy, legislacyjnym nad taką inicjatywą. Oczywiście jest pewnym problemem politycznym, bo jeżeli poszłaby w takiej postaci, jak pierwotnie to widziałem, to być może ona mogłaby być jakimś problemem dla mniejszych gmin, ale ogólnie miałem taki pomysł, żeby wszystkie te tereny powojskowe
które znajdują się w rękach Agencji Mienia, żeby one nie mogły być w sposób swobodny zbywane, tylko żeby one były przekazywane gminom. I teraz no, jest jak gdyby dyskusja no, w pewnym sensie wewnętrzna, tak? Czy rzeczywiście zrobić tak, czy to ma dotyczyć tylko gmin miejskich, gdzie te tereny są rzeczywiście atrakcyjne i nie stanowią jakiegoś specjalnego obciążenia dla samych gmin, bo pamiętajmy, że są gminy wiejskie, które mają w swoim obrębie poligony likwidowane, gdzie w ogóle utrzymanie takiego terenu może być potężnym problemem, może zabić gminę, krótko mówiąc. Więc no, jest na ten temat dyskusja, ale mam taką ideę fix, żeby przynajmniej była ta sytuacja, że zwłaszcza jeżeli chodzi o miasta, że gmina miejska, taka jak Kraków, miałaby pierwszeństwo w dostępie do takiego terenu, no bo trudno sobie wyobrazić gorszą sytuację niż to, że właśnie te tereny, które bardzo leżą no, w miejscach niezwykle atrakcyjnych w wielkich miastach, to są po prostu rozdrapywane przez deweloperów i w ten sposób jakby no, nie ma z nich tego publicznego pożytku. Już abstrahuję od kwestii tego, że bloki są budowane jeden od drugiego tak, że można się na balkonach brzuchami, prawda, zetknąć i pomiędzy budynkami, zwłaszcza tymi budowanymi w ostatnich latach, no po 90 roku, Państwo macie ten komfort tutaj na osiedlu widok, że to jest stare osiedle, gdzie te przestrzenie są między budynkami. Ja też mieszkam na tyle komfortowych warunkach, chociaż blok jest z wielkiej płyty, ale Biały Prądnik Wschód jest osiedlem starym z lat, przełomu lat 70. i 80. i rzeczywiście te przestrzenie są. Więc ja trochę tylko tam pilnuję u siebie, żeby przypadkiem nie powsadzano jakichś budynków między te bloki, bo to byłaby katastrofa. Natomiast no, generalnie jest tak, że to, co się buduje w tej chwili, już abstrahuję od tego, że w moim przekonaniu to wymaga głębokich zmian prawnych, jeżeli chodzi o prawo budowlane i normy techniczne związane z odstępem pomiędzy budynkami i obowiązkami, jakie w tym zakresie powinny być zrealizowane, ale to jest zupełnie inny temat. Natomiast tu w tej chwili no, jestem jak gdyby na etapie konsultacji, bo oczywiście mówimy o projekcie, który byłby projektem poselskim, w związku z czym musi znaleźć aprobatę klubu parlamentarnego, no bo to nie da się inaczej, takie są uwarunkowania. I pracuję w tej chwili właśnie nad takim rozwiązaniem, będę chciał coś takiego zaproponować, nie wiem na ile ono się spotka z poparciem, natomiast no, ono być może rozwiązałoby wiele takich problemów, o jakich właśnie Pan wspomniał, że pozwoliłoby na zachowanie tej substancji, bo dzisiaj mamy ten problem, to zresztą to, co sygnalizowałem na początku, że no, oczywiście Kraków nie ma pieniędzy na wielkie inwestycje w zakresie zieleni, to cały czas jest głośno mówione, natomiast jeżeli mamy o coś walczyć w tym momencie, co powiedzmy, że gdzieś tam leży w naszym zasięgu, no to jest jakaś próba zachowania przynajmniej tych terenów, które rokują tym, że na przyszłość będzie je można zagospodarować jako tereny rekreacyjne i to jest dzisiaj jakby ten taki maleńki kroczek będący kwestią numer jeden. Zachowanie, a w przyszłości znalezienie środków na to, żeby stworzyć rzeczywiście atrakcyjne tereny zielone, które będą no, spożytkiem dla nas wszystkich. Tak. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś chciałby zabrać? Jeśli nie widzę, to przystąpimy do kolejnego punktu porządku obrad, a rozumiem, że po angielsku, jak przyjdzie ten czas, pan poseł... Obiecuję Panie Przewodniczący, że bez robienia tutaj wielkiego bałaganu i przeszkadzania Państwu w obradach. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo.